Geometria powstała już w starożytności. W swych początkach była zbiorem przepisów wykonywania pomiarów przedmiotów materialnych. Pierwszych prób formułowania twierdzeń geometrycznych podjął się w VI wieku przed naszą erą starożytnej Grecji Thales z Miletu. Czy z deseczek o długościach 10 decymetrów 6 decymetrów i 3 decymetry da się zbudować trójkątną ramkę? Sprawdźmy to. Weźmy najdłuższą deskę i ustawmy ją w tym miejscu. Weźmy teraz deskę, która ma długość równą 6 decymetrów i przymocujmy ją do dłuższej deski w taki sposób. Ostatnią, trzecią deskę, której długość wynosi 3 decymetry, przymocujmy do dłuższej deski w taki sposób. Zauważ, że suma długości dwóch krótszych deseczek jest mniejsza niż długość najdłuższej deski. Oznacza to, że 6 decymetrów dodać 3 decymetry to mniej niż 10 decymetrów. 6 decymetrów dodać 3 decymetry to 9 decymetrów a 9 decymetrów to mniej niż 10 decymetrów. Sprawdzimy teraz, czy z takich trzech deseczek da się zbudować trójkąt. Aby to zrobić, należy ustawić dwie krótsze deseczki w taki sposób, abyśmy mogli połączyć ze sobą te dwa końce. Sprawdźmy, czy da się to zrobić. Spróbujmy ustawić krótsze deseczki tak, abyśmy otrzymali trójkąt. Pamiętaj, że jeden koniec krótszej deseczki musi się łączyć z końcem dłuższej deseczki. Widzisz, że krótszych deseczek nie da się ustawić tak, abyśmy otrzymali trójkąt. Są za krótkie. Z odcinków o długościach 6 dm, 3 dm i 10 dm nie da się zbudować trójkąta. Gdy suma długości dwóch krótszych odcinków jest mniejsza niż długość najdłuższego odcinka, to z takich trzech odcinków nie da się zbudować trójkąta. Wymieńmy teraz deskę o długości 3 dm na deskę o długości 4 dm. Zwróć uwagę, że w tym przypadku suma długości dwóch krótszych deseczek jest taka sama jak długość najdłuższej deseczki. 6 decymetrów dodać 4 decymetry to 10 decymetrów. Spróbujmy zatem z trzech takich odcinków zbudować trójkąt. Widzisz, że nie da się tego zrobić. Nie da się ustawić tych deseczek tak, abyśmy otrzymali trójkąt. Gdy suma długości dwóch krótszych deseczek jest taka sama jak długość najdłuższej deseczki, to z takich trzech elementów nie da się zbudować trójkąta. Wymieńmy teraz deseczkę o długości 4dm na deseczkę o długości 5dm. Zwróć uwagę, że tak ustawione deseczki nachodzą na siebie. Co to oznacza? Oznacza to, że suma długości dwóch krótszych deseczek jest większa niż długość najdłuższej deseczki. Zapiszmy to. 6 dm dodać 5 dm to więcej niż 10 dm. 6 dm dodać 5 dm to 11 dm, a to jest więcej niż 10 dm. Sprawdźmy, czy z takich trzech deseczek da się zbudować trójkąt. Przeczucie podpowiada mi, że tak. Deskę o długości 6 dm ustawmy w taki sposób, a deskę o długości 5 dm w taki sposób. Gdy suma długości dwóch krótszych deseczek jest większa niż długość najdłuższej deseczki, to z takich elementów da się zbudować trójkąt. W każdym trójkącie suma długości dwóch dowolnych boków jest większa od długości trzeciego boku. Dodajmy teraz do siebie długości tych dwóch desek. Zapiszmy to: 6 decymetrów dodać 10 decymetrów. 6 dodać 10 to 16, a to jest więcej niż 5. Gdy dodamy do siebie długości tych dwóch odcinków, to również otrzymamy długość większą niż długość tego odcinka. 10 decymetrów dodać 5 decymetrów to 15 decymetrów, a to jest więcej niż 6 decymetrów Z trzech odcinków można zbudować trójkąt wtedy i tylko wtedy, gdy długość najdłuższego z nich jest mniejsza od sumy długości odcinków pozostałych. W każdym trójkącie suma długości dwóch dowolnych boków zawsze będzie większa niż długość trzeciego boku. Jeśli chcesz poznać pozostałe tajemnice, które skrywają trójkąty, to obejrzyj pozostałe lekcje z tej playlisty. Wszystkie lekcje znajdziesz na naszej stronie internetowej pistacja.tv.